Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa. Dzisiaj będziemy przeglądać następujące gazety. Nowa Gazeta Trzebnicka, Głos Powiatu Trzebnickiego i Panorama Trzebnicka. A gazety przeglądają ze mną Sylwia Rzepka i Janina Pokaska. Dzień dobry. A ja nazywam się Maria Nawrot. Od czego zaczynamy? Myślę, że chyba od największej inwestycji. Wisznia Mała. Czy w Malinie będzie największe na Dolnym Śląsku centrum logistyczne? Pyta Nowa Gazeta Trzebnicka. Niestety mieszkańcy protestują. Miało być osiedle mieszkaniowe, tymczasem okazuje się, że będzie tam duże centrum logistyczne, ogromne centrum, takie mniej więcej jak dwa razy Amazon. Tymczasem mieszkają tam ludzie, którzy wyprowadzili się z Wrocławia, żeby mieć ciszę i spokój. No a te hale będą zbyt blisko domów. W pierwszej wersji miało być to osiedle mieszkaniowe, tymczasem będą to hale. Co roku wpływać będzie 11 milionów złotych do gminy Wisznia Mała. To jest bardzo istotna kwota. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego i przepisy zostały wycofane z posiedzenia, albowiem mieszkańcy protestują, muszą się porozumieć. Myślę, że to 11 milionów złotych to było to, dlaczego właśnie plan zagospodarowania przestrzennego został zmieniony. No na pewno tak. Kwota bardzo istotna. Proszę Państwa, rekordowa dotacja na przebudowę drogi, bo aż 10 milionów złotych pozyskano na przebudowę drogi na odcinku Ludgierzowice - Rzędziszowice. I pozwoli to wyremontować 3-kilometrowy odcinek drogi również zrobić chodniki. I dzięki tej inwestycji zostanie udrożniony ruch komunikacyjny na strategicznej drodze powiatowej, która łączy się z powiatem wrocławskim, a następnie z drogą S8. Także nie wiadomo jeszcze, kiedy inwestycja wystartuje i kiedy się zakończy, ale dotacja już wpłynęła. A to ważne. Panorama Trzebnicka. Biegliśmy w nowy rok 2023. Za nami 38. uliczny bieg sylwestrowy Trzebnica 2022. Po raz kolejny centrum biegowym zawodów była nowa gminna hala widowiskowo-sportowa. Dzięki licznej frekwencji udało się zebrać ponad 8 tysięcy złotych, który burmistrz Marek Długozima przekazał rodzicom małej Oliwii na rehabilitację dziewczynki. Bardzo się udała ta impreza. To trzeba przyznać, mieliśmy też relacje w telewizji. Kolejny sukces mieszkańców Bagna. Wieś Bagno zostało zwycięzcą 14. edycji konkursu zorganizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Piękna Wieś Dolnośląska 2022. W kategorii Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi za projekt pod tytułem Świetlica Wiejska – Nasz Drugi Dom. Bagno odebrało statuetkę oraz czek na 11 tysięcy złotych. Myślę, że ważne jest, że w Bagnie dzięki zaangażowaniu mieszkańców dzieje się bardzo dużo. Między innymi święto chleba i ziół, jarmarki wiejskie, dodatkowe wyjazdy studyjne organizowane są dzięki dotacjom przekazanym przez powiat trzebnicki. Myślę, że możemy pogratulować mieszkańcom Bagna za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie i życzymy dalszych sukcesów. Dokładnie. Proszę Państwa, szybki, zdecydowany i skuteczny. Tak pisze Głos Powiatu Trzebnickiego o bardzo utalentowanym sportowcu z powiatu trzebnickiego, Michale Borowskim. Proszę Państwa, na co dzień ten bardzo utalentowany sportowiec reprezentuje klub elitarni MMA w Obornikach Śląskich. Natomiast już z Mistrzostw Europy przywiózł srebrny medal i został powołany do kadry międzynarodowej i już w lutym będzie reprezentował nasz kraj w Mistrzostwach Świata
i ma w 2022 w Belgradzie. Rośnie nam nowa gwiazda. Nowa gwiazda i jesteśmy z niego bardzo dumni. Tak jest. Coś u ciebie? Burmistrz gminy Trzebnica, Marek Długozima, serdecznie zaprasza do udziału w noworocznym turnieju squasha. O, to bardzo ciekawe. Można się gdzieś zapisać? Tak, koszt udziału 85 tak? zł. Można się zapisać online albo bezpośrednio u organizatora. Mam nadzieję, że gra jest na żywo, nie online. Kiedy? Odbędzie się 28 stycznia w sobotę o godzinie 11. No, a ja bym chciała jeszcze powiedzieć o ciekawostce, a może jeszcze coś? Proszę Państwa, ogromna porcja wiedzy związanej z jeszcze lepszym zrozumieniem potrzeb dziecka została przez ekspertów powiedziana na konferencji edukacyjnej Zrozumieć dziecko w gminie Żmigród. I proszę Państwa, podczas konferencji eksperci podkreślali tam, że często jest tak, że dziecko podawane też jest stresowi, tak, i zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Natomiast często my nie rozumiemy tego i mówimy, że to dziecko jest niegrzeczne. Natomiast tam bardzo było to podkreślane. Także ta ogromna dawka wiedzy właśnie można było uczestniczyć i posłuchać to, dowiedzieć się o potrzebach dzieci właśnie na tej konferencji. I to była już druga edycja tej konferencji i wiemy z relacji, że była naprawdę dobra. A ja już teraz przejdę do rzeczy mniej poważnych, ale za to na pewno bardzo smacznych. Ponieważ ligotki, piękne z dziczyzny w sosie winnym, to potrawa, którą koło gospodyń wiejskich z Ligoty Pięknej, Ligocianki, zaprezentowało podczas 7. edycji konkursu kulinarnego Bitwa Regionów, dzięki której zwyciężyły w pierwszym etapie i zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. Na czym to polegało? Polegało to na tym, że dziewczyny z dziczyzny, czyli z kaczku, bez kości z dzika, gotowały przepyszne danie regionalne. Trzeba przyznać, że koło gospodyń wiejskich to jest zawsze taka podstawa i te dziewczyny bardzo się starają i zawsze wymyślą coś, wyszukają takie regionalne dania, no, które warto byłoby przywrócić na nasze stoły. Tak, ale to jest też świetne miejsce do integracji właśnie tego społeczeństwa lokalnego, właśnie takie koło gospodyń wiejskich, gdzie kobiety mogą przyjść, spotkać się, zrobić coś razem lokalnie dla społeczeństwa, tak, i włączyć to też lokalne społeczeństwo. Także my zachęcamy do zakładania kół gospodyń wiejskich, bo to jest bardzo ważna inicjatywa, żeby właśnie się integrować lokalnie i działać lokalnie, proszę Państwa, dla naszych dzieci, dla naszych sąsiadów. Jeszcze warto powiedzieć, że w ramach sfinansowania, na przykład przez Urząd Marszałkowski czy przez inne programy, granty, tak zwane NGO-sy, bo to się tak nazywa, czyli organizacje pozarządowe, mają możliwość finansowania, w związku z czym możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli edukację oraz przyjemne spędzanie wolnego czasu. A przy okazji znajdą się pieniądze na te granty. Dokładnie tak. Czyli zapraszamy, integrujmy się, a my już kończymy na dzisiaj przegląd prasy, a ze mną prasę przeglądała Janina Pokaska i Sylwia Rzepka. Dziękuję Państwu, a program prowadziła Maria Nawrot. Do zobaczenia.